Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Familiary. Tradycyjnie rozpoczniemy od dowcipu. Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy: pańska córka jest nieznośną gadułą. Następnego dnia uczennica przynosi dzienniczek z adnotacją ojca: to pestka, gdyby pan zobaczył jej matkę. Zapoznajmy naszych uczestników. Zacznijmy od Jagodzianek. Jagoda, przedstaw swoje koleżanki. A więc ja jestem Jagoda, to jest Kalina, Malwina oraz Daria. A teraz przyjacie. Ja nazywam się Krzesimir, obok mnie stoi Dobromira, Sławomira i Gniewomir. Jesteśmy przyjaciółmi, a łączą nas niezwykle imiona. Brawa do przyjaciół! A więc już nie przedłużajmy i co? I rozpocznijmy pierwszą rundę! A więc zapraszam kapitanów drużyn. I czytam pytanie numer 1. A pytanie pierwsze brzmi: co kojarzy się z reklamą? Whiskas. Sprawdźmy. O, niestety. Pewnie jesteśmy gościńczką zwierząt. No niestety Whiskasu nie było. Krzesimir. Sesja fotograficzna? Sprawdźmy. Jest sesja fotograficzna, najwyżej punktowana odpowiedź. Dobrze, w takim razie pytanie przejmują przyjaciele. Dobromira, co kojarzy się z reklamą? Galareta. Sprawdźmy galaretę. Też taki sobie galareta. Czemu w ogóle galareta? No bo w tej reklamie co nas wyskoczy z kruszki, gdyby śmietana. Aha, dobra. Nie wchodźmy w szczegóły. Sławomira, co kojarzy się z reklamą? Copywriter. Sprawdźmy copywriter. Jest copywriter. Brawo. To bardzo się widzą. Co to jest ten copywriter? Nie każdy musi wiedzieć. To taka osoba, która wymyśla koncepcję reklam, pisze scenariusze reklam telewizyjnych i radiowych i wymyśla pasła reklamowe. Ja ostatnio to wymyśliłam. Pokaż się mi widzowi. Logistyka wszystkich styka. Brawo, brawo! Teraz Gniewo, do ciebie to samo pytanie. Zdobyliście już troszeczkę punktów. Teraz powiedz nam, co kojarzy się z reklamą? Powtórzę pytanie. Co kojarzy się z reklamą? Projektowanie graficzne. Sprawdźmy projektowanie graficzne? Jest projektowanie graficzne! W takim razie jeszcze raz zapytamy Krzesimira. Krzesimir, co kojarzy się z reklamą? Media Planner. Sprawdźmy Media Planner? Jest Media Planner! Wszystkie punkty dla przyjaciół i to pytanie należy do przyjaciół. Wielkie brawa! Nie przedłużając, przejdźmy już do rundy drugiej. Rozpoczynamy rundę drugą. Zapraszam Dobromirę i Kalinę. I czytam pytanie. Jakie cechy powinien posiadać pracownik reklamy? Powinien być bardzo chudy. Sprawdźmy. O, niestety, czemu bardzo chudy? Bo tam ciągle trzeba coś jeść. Mogę stać się otyła. No, ciekawa sugestia. Kalina? Kreatywność? Sprawdźmy kreatywność. Jest kreatywność, najbardziej budowana odpowiedź. Ale Kalina i Gwiazdyna, teraz zapytajmy o to samo Malwina. Ale przedtem zapytam jeszcze Malwina, jakie najbardziej lubisz kwiaty? Oczywiście barwy. O kurczę, ja się tego prawie nie spodziewałem, ci powiem. Dobrze, Malwina, przejdźmy do pytania. Predyspozycje do pracy w reklamie to? Komunikatywność. No chyba. Ja jestem na przykład bardzo komunikatywna. O, proszę. Okej, okay, okej. Okay. Sprawdźmy komunikatywność. Jest komunikatywność! W takim razie teraz dalej. Dalej. Predyspozycje do pracy w reklamie. Umiejętności organizacyjne i marketingowe. Ja jestem bardzo dobrze zorganizowana. Bardzo. O, a to może być na przykład umiejętność. Czemu tak się dużo? Dobrze, więc sprawdźmy. Jest, są zdolności organizacyjne. W takim razie wracamy już. Poczekajcie jeszcze chwilę, teraz zajmie się sam z Jagodzianką Jagoda. Jeszcze jedna odpowiedź, później jeszcze jedna będzie i będziecie mieli kolejne punkty. Przypomnę pytanie.
Jakie cechy powinien posiadać pracownik reklamy? Zdolności artystyczne. Sprawdźmy zdolności artystyczne. Są zdolności artystyczne! Bo ja właśnie bardzo interesuję się sztuką i przywiozłam nawet jeden ze swoich obrazów. Proszę, pokażmy! Oto on. Widzę, że interesuje się sztuką abstrakcyjną. Zgadza się. Świetna robota. Dobra, w takim razie przejdźmy do Kaliny. Kalina, ty teraz rozstrzygniesz, czy już twoja decyzja zaważa o tym, że będziecie mieli szansę dużo już wejść do finału. Przeczytam pytanie jeszcze raz. Jakie cechy powinien posiadać pracownik reklamy? Powinien być otwarty na nowe doświadczenia. Sprawdźmy. Jest otwarty na nowe doświadczenia. Brawo! I teraz Joanna się troszeczkę wyrównała, a ja was zapraszam do rundy trzeciej. A teraz ostatnia runda, runda finałowa. Zobaczymy i przekonamy się, kto wejdzie do finału. Zapraszam kapitanów drużyn Krzesimira i Jagodę. I czytam pytanie trzecie. W jakim zawodzie można pracować w reklamie? Grafik komputerowy. Sprawdźmy grafika komputerowego. Jest, ale nie najwyżej punktowana. Jagoda ma szansę? Agent reklamowy. Sprawdźmy. Jest! Jagoda przejmuje to pytanie razem dla drużyny Jagodzianek. I teraz zapytajmy o to samo Malwinę. Malwina, jeżeli powiesz teraz prawidłowo, macie finał. Jeżeli nie, jeszcze może pomóc Daria, może pomóc Jagoda. Zapytajmy. W jakim zawodzie można pracować w reklamie? Art designer? Sprawdźmy! Jest art designer! I właśnie drużyna Jagodziane przechodzi do finału! Chciałyśmy tylko powiedzieć, że bardzo doceniamy pracę przyjaciół i chciałybyśmy zagrać z nimi w finale. Jaka fajna inicjatywa! Brawo! Oczywiście brawo! Więc przechodzimy sobie szybciutko do finału! Teraz runda finałowa, 5 pytań. Krzesimir, Jagoda, będziecie odpowiadać na zmianę. Zacznie Jagoda, a ja czytam już pytania. Jaki program graficzny wykorzystuje się w reklamie? Photoshop. Color. Oklepany zwrot w reklamie? Slogan. Frazes. Najczęściej wykorzystywane zwierzę w reklamie? Owieczki. Alpaki. Jakie lody występują w reklamie? Koral. Zielona dudka. Która reklama najbardziej podoba się Polkom? Apart z miłości do piękna. Polakom? Biedronka. Codziennie niskie ceny. W takim razie sprawdźmy odpowiedzi. Photoshop 28. Color też 24. 19 punktów. I 15. Owieczki 24. I alpaki 33. Kolor 32. Zielona dudka 11. O, apart 12, mamy finał i Biedronka 24, więc mamy główną wygraną! 15 tysięcy złotych wygrywają Jagodzianki i przyjaciele! Po krótkiej naradzie zdecydowaliśmy, że całą naszą nagrodę przeznaczymy na czadową szkołę, czyli Międzyrzeckiej Ekonomii! Brawo! Zapewne 11. W tej szkole się przyda, ale zakończmy to jeszcze fajnym powiedzeniem. Reklama drogą do twojego sukcesu. Dziękuję wszystkim bardzo i zapraszam na odcinki w sobotę i niedzielę o godzinie 14:00.